Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne szóste zadanie z matury rozszerzonej z maja 2020 roku i zadanie szóste za 3 punkty. Mamy takie zadanie teoretycznie z wartością bezwzględną, ale uważam to jako jedno zadanie typowych. No na pewno nie dałbym to jako pewniak maturalny na rozszerzeniu. Zresztą sami się o tym zaraz przekonacie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, łapki w górę mile widziane. A jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zacznij, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Proste. Wyzna wszystkie wartości parametru a, dla których równanie x minus 5 wartość bezwzględna równa się a minus 1 kwadrat minus 4 ma dwa różne rozwiązania dodatnie. I tu może być pewien problem, mianowicie, że jeśli ktoś by próbował to rozpisywać, że x minus 5 równa się jakiejś liczbie, no to oczywiście mógłby tu się dość mocno zagalopować i zapędzić. Ja to na początku to pamiętam, nawet jak sam zacząłem rozwiązywać, ogarniałem w ten sposób, zacząłem to rozwiązywać, zamiast po prostu sobie to narysować i wtedy już jest znacznie łatwiej. No i teraz jak to się robi? Oczywiście najpierw trzeba narysować wykres funkcji wartość bezwzględna z x minus 5. W jaki sposób? No mam nadzieję, że wiecie o tym, że to jest wykres funkcji x f od x, to jest wykres funkcji y równa się x minus 5. Tak? No bo dla x równego 0 mamy minus 5, dla x równego 1 minus 4, dla x równego 2 minus 3 i tak dalej, jakbyśmy sobie poprzestawiali. Ale ponieważ mamy tu jeszcze tą wartość bezwzględną tu i tu, tak? No to co jest na dole, czyli ta cała część, leci sobie na górę. A to co jest na górze, czyli ta cała część, leci sobie, no zostaje na górze. To jest wykres funkcji wartość bezwzględna z x minus 5. I bodajże za to samo narysowanie tej wartości bezwzględnej już był jeden punkt, tak? Dobra, a teraz druga część, czyli wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których to równanie ma 2, tylko może innym kolorkiem, niech będzie fioletowy, ma 2 różne rozwiązania dodatnie. Teraz jak to znaleźć? Zauważmy, że to jest tak naprawdę równanie postaci wartość bezwzględna z x minus 5 równa się jakiejś liczbie. Jakiemuś tam m. I takie równania pamiętacie raczej i umiecie rozwiązywać, że skoro to jest y, bo to jest tak naprawdę nasza funkcja, która ma być równa m, to wiemy, że równanie y równa się m to jest po prostu poziom krecha. Więc skoro to jest poziom krecha, to jeżeli ja na przykład narysuję sobie tu poziomą krechę, to widzę, że się przecina raz tu i raz tu, czyli przecina się w dwóch miejscach, czyli rozwiązanie, bo tu jest oczywiście dla trójki, x minus 5 równa się 3 ma dwa rozwiązania dodatnie, bo jednym rozwiązaniem będzie dwójka, a drugim rozwiązaniem będzie ósemka. Ale gdybym sobie na przykład wziął kreskę tu, to jedno rozwiązanie jest ujemne, bo wychodzi minus 1, a drugie rozwiązanie jest dodatnie, bo wychodzi 11, więc to odpada. Wniosek jest prosty. Interesują nas wszystkie proste odtąd dotąd. Ja to może jakoś sobie zaznaczę kolorem. O. Bo zobaczcie, że jakąkolwiek prostą nie przeprowadzicie w tym poziomym fioletowym pasku, tak, jakąkolwiek, czy to tą, no powiedzmy, że z pozioma, tak, czy to tą, one zawsze przecinają się w dwóch punktach, ona zawsze przecinają się w dwóch punktach po prawej stronie od osi y, czyli wtedy ma dwa rozwiązania dodatnie. Czyli to nasze m musi należeć od 0 do piątki. Tylko że nasze m to jest to całe wyrażenie. Okay? Czyli mówiąc inaczej, zamiast n wiemy, że a minus 1 do kwadratu minus 4 ma być od 0 do 5. A jak inaczej zapisać, że m należy od 0 do 5? No, że m jest większe od 0, tak? Bo jest od 0 w górę, ale też jest mniejsze od 5, bo jest od piątki w dół. OK? Ale nasze m to jest oczywiście to, więc teraz spokojnie sobie piszemy, że a minus 1 do kwadratu minus 4 jest większe od 0 i a minus 1 do kwadratu minus 4 jest mniejsze od 5. I to sobie oczywiście rozwiążemy. W jaki sposób? Czwórkę przeniosę na drugą stronę, czyli mam a minus 1 kwadrat jest większe od 4. Pierwiastkuje, przy czym pamiętamy, że jak się pierwiastkuje coś podniesionego do kwadratu, to znów się pojawia wartość bezwzględna. Mogę to spierwiastkować, bo lewa i prawa strona jest dodatnia. A jak to rozwiązać? No, przepisujemy, że a minus 1 jest większe 2 lub a minus 1, zmiana znaku i minus 2.
dodajemy jedynki, czyli będzie a jest większe od 3 lub a jest mniejsze od minus 1. Zaznaczamy sobie to na osi. Tu jest dwójeczka. Tu jest minus 1. Ja się nie pomyliłem? Raczej nie. Raczej nie. Okay. Większe, 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 bo tu było większe. Dobrze jest. A mniejsze minus 1, czyli w tą stronę. I a większe 3, czyli w tą stronę. To jest nasz pierwszy przedział. Ja go sobie tak zaznaczę. A ten drugi na przykład na niebiesko sobie tak. To nierówność sobie na niebiesko rozwiążemy. Czyli mamy tak. Czwórka na drugą stronę mamy a minus 1 do kwadratu jest mniejsze od 9. Spierwiastkujemy. Wartość bezwzględna z a minus 1 jest mniejsza od 3. I znowu, albo a minus 1 jest mniejsze od 3. I tym razem, bo jest znak mniejszości, więc wtedy jest znak logiczny i. A minus 1 jest większe od minus 3. Jedynkę na drugą stronę, czyli a ma być mniejsze od 4. I a ma być większe od minus 2. I skoro a ma być mniejsze od 4, powiedzmy, że tu jest 4 i większe od minus 2, to większe od minus 2, ale tylko do czwórki. I to jest ten przedział. To łatwo już zauważyć, co będzie częścią wspólną. Częścią wspólną będzie to. To. Odpowiedź jest prosta. Ostatecznie. A należy od minus 2 do minus 1 oraz od 3 do 4. I to jest chyba najprostszy sposób na zdobycie tych trzech punktów, w sensie rozpisanie sobie tego w ten sposób. Przynajmniej ja tak uważam. Jeżeli masz inne zdanie, daj znać w komentarzach. Jeżeli masz inną propozycję rozwiązania tego zdania, też jak najbardziej możesz gdzieś tam wspomnieć w komentarzach. Ja postaram się wtedy nagrać inny film, gdzie rozwiązuję to właśnie tą drugą metodą. Bo można to oczywiście jeszcze policzyć, nie trzeba rysować, ale chyba tak jest najłatwiej. Łapki w górę i zmykamy do zadania numer 7.